Hejka, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj znowu nagrywamy Toka Boka. I muszę wam powiedzieć, że kupiłam sobie dodatek, więc dzisiaj będziemy meblować domek właśnie z tego dodatku. Okej, mamy już świat. Możecie zgadywać, jaki dodatek kupiłam. A ja już wam pokazuję. Wybudujemy sobie ten domek, może tu. I to jest ten dodatek, nowoczesna posiadłość. Ten dodatek mi się mega podoba, meblowałam go już raz, a teraz umebluję go z wami. Dobra, więc wchodzimy do domku. Jeżeli odcinek wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę. A jeżeli chcecie więcej takich filmów, no to zasubskrybujcie mój kanał, żeby ich nie przegapić. Wczytuje nam się. Okej, więc to jest nasz domek. Obczyściłam sobie, bo było w nim trochę rzeczy, wiecie, tych startowych, zawsze w domkach jest trochę rzeczy startowych, jakaś lampa, jakaś kuchnia. A teraz, jeżeli nie znacie tego domku, to was oprowadzę. Tu mamy wejście, mamy dzwonek, skrzynkę jakby na listę czy coś. Mamy drzwi. O, pierwsze się otwieram. Tutaj mamy pokój, mamy windę. Mamy duży pokój. Jeszcze jeden pokój, jeszcze jeden pokój. No i możemy jechać na drugie piętro. No i na drugim piętrze, także mamy windę, oczywiście. Mamy basen z takim pontonem. I ja to sobie chyba skasuję. Bo to mogę sobie zawsze wyjąć. No i mamy basenik. Tu mamy taki pokój. Tu też mamy pokój. O, z zasłonami. Tu mamy pokój i myślę, że to jest przeznaczone dla łazienki. No i tu mamy jeszcze jeden pokój. A teraz na tle basenu może pokażę wam, jakie akcesoria są do tego dodatku. Najpierw zacznijmy od szafek. Mamy tutaj dwie takie szafki. Mamy takie obrazy. Ten mi się bardzo podoba. Te oba też są bardzo ładne. Z łóżek mamy takie dla psa. Takie dla małego dziecka. Mamy także... Jak coś będę wykładać te rzeczy i co chwilę je sprzątać. No to taki, pokazuję wam po prostu ten dodatek w tym odcinku. Mamy takie łóżko. Mamy takie, oczywiście szufladka się otwiera. No i to tyle z łóżek. Mamy też nowe szafki. Mamy taką szafkę. Dwie mniejsze. Takie. Tak jak te standardowe. Mamy sejf, który można otworzyć. Mamy wieszaki na ciuchy, też takie wieszaki. Mamy taką półkę, ona zajmuje dużo miejsca. Taką. Również szuflady się otwierają, mamy też taką. Również jest taka. Tej chyba jeszcze nie wystawiłam, no i tyle. No, wszystko się otwiera. Wiecie co, może żeby nie przedłużać, po prostu będę wam to pokazywać i nie będę nic mówić, żeby to było szybko. Thank you.
Okej, więc to już wszystkie rzeczy. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam na śmierć. Starałam się zrobić to wszystko jak najszybciej. Trzy rzeczy widziałam pierwszy raz w życiu. A, zapomniałam Wam pokazać zasłony. No, to wszystko i możemy się zająć meblowaniem. Muszę się trochę zastanowić, co i jak i gdzie. Ale myślę, że zacznę od dołu, bo po prostu tak mi będzie najłatwiej. Że od dołu, później góra, no tak wiecie, po kolei.